Kontynuujemy temat trzeciej zasady dynamiki Newtona, i jest trochę pułapek w myśleniu o tej zasadzie, i teraz nimi się zajmiemy, sobie je wyjaśnimy. Mianowicie, takie pierwsze sformułowanie, że każda akcja rodzi reakcję, jest trochę jeszcze za mało konkretne, żeby je przełożyć na jakieś równania fizyczne i rozwiązania konkretnych problemów, ale kiedy już mówimy o tym, że każdej sile towarzyszy równa co do wartości i kierunku, Siła o przeciwnym zwrocie, to już możemy coś sobie zapisać, jakieś proste równanie, że jakiejś jednej sile, żółtej, towarzyszy zawsze siła niebieska, równa co do wartości i co do kierunku, Natomiast w przeciwnym zwrocie i wektorowo możemy to zapisać w ten sposób. Tak, również możemy to rozrysować w taki sposób, że tutaj mamy tę siłę oznaczaną na żółto, a tutaj tą przeciwnie zwróconą oznaczoną na niebiesko. No ale co to znaczy? Na pierwszy rzut oka to by wyglądało, że co? Że wszystkie, że każda siła we wszechświecie, jaka działa, ma takiego swojego partnera przeciwnie zwróconego, który powoduje, że te dwie siły się sumują do zera, czyli zgodnie z drugą zasadą dynamiki Newtona, jeśli wszystkie. Wypadkowe siły w sumie równają się zero. no to nie mamy w ogóle w świecie żadnych przyspieszeń, nie da się uzyskać żadnego przyspieszenia. Taki wniosek jest absurdalny, bo coś zupełnie innego obserwujemy we wszechświecie. I gdzie tutaj jest problem? No problem jest taki, że te dwie siły działają na dwa różne obiekty. Jakoś sobie musimy to, nawet jeśli te dwa obiekty są jakoś w kontakcie ze sobą, tak? Powiedzmy, to jest obiekt A, a to jest jakiś obiekt B. Czyli ta żółta siła to jest siła, z jaką. Przedmiot B. Obiekt B działa na obiekt A, a ta niebieska to jest siła, z jaką obiekt A działa na obiekt B. Może to być, się odbywać w taki sposób kontaktowy, ale niekoniecznie. O, równie dobrze może to wyglądać w ten sposób. Kontaktowo albo na odległość, ale właśnie rzecz w tym, pierwsze, co trzeba wyjaśnić, to to, że te siły się nie znoszą do zera, tylko pomimo, że są równe co do wartości i kierunku, mają przeciwne zwroty, bo działają na różne przedmioty, na różne obiekty. Kolejna sprawa jest taka, że jeśli jest jakaś wielka dysproporcja między tymi obiektami, na przykład obiekt B jest jakąś ogromną, bardzo masywną gwiazdą, tak, a obiekt A jest maleńką planetą, czy to coś zmienia? Mogłoby się wydawać, że to w takim razie obiekt B powinien działać. Ta wielka gwiazda powinna działać na maleńką planetę większą siłą niż maleńka planeta na ogromną gwiazdę, ale tak nie jest. W rzeczywistości tutaj w tym wypadku narysowaliśmy przykładowo odpychanie, kiedy dwa po prostu ciała umieszczone ze sobą w kontakcie na siebie naciskają, ale powiedzmy, że tutaj mamy dwa takie obiekty astronomiczne, między nimi przyciąganie grawitacyjne tak? to jest siła, z jaką planeta A przyciąga gwiazdę. Oznaczaną przez B, a to jest siła, z jaką gwiazda przyciąga planetę. One co do wartości są równe. Widzimy, przynajmniej starałam się narysować co do kierunku takie same, tylko, tylko zwroty przeciwne. O i to jest być może takie nieintuicyjne, no ale to tak właśnie jest. To, to dokładnie mówi nam trzecia zasada dynamiki Newtona, że to nie ma znaczenia, że jest jakaś dysproporcja rozmiarów czy mas między tymi dwoma obiektami, bo one, jeśli wzajemnie działają na siebie, jakimiś siłami, to te siły będą co do wartości równe. Będą miały przeciwne zwroty. Dobrze, ale teraz ktoś może powiedzieć, że przecież jeśli jest właśnie ta Gwiazda, która jest ogromna, która jest powiedzmy milion razy cięższa od, od planety, no to widzimy, że efekty działania tych sił są różne, prawda? Bo w bardzo dobrym przybliżeniu po prostu gwiazda jest stacjonarna, natomiast planeta gwiazdy okrąża po orbicie. Ale tutaj akurat wszystko jest w porządku, bo pomimo, że te siły co do wartości są takie same, to efekty działania tych sił mogą być różne, w szczególności przyspieszenia są różne, bo wiemy, że dla obydwu ciał przyspieszenie to będzie przecież suma wszystkich sił działających na ciało. Podzielonych przez, przez masę ciała. Wobec tego, jeśli masa gwiazdy jest milion razy większa niż masa planety, no to wartość przyspieszenia będzie milion razy mniejsza, więc tutaj podczas gdy przyspieszenie planety będzie zauważalne w postaci właśnie takiej, takiego ruchu po orbicie, no to przyspieszenie planety może być w ogóle niezauważalne. Ona może być zupełnie stacjonarna w porównaniu tutaj z, z tą planetą. Tak więc podsumowując, pomimo, że te siły co do wartości. Są takie same, to w przypadku dysproporcji między, między tymi dwoma oddziałującymi obiektami rzeczywiście rezultaty działania tych dwóch sił mogą być zupełnie różne. Kolejny błędny pomysł jest taki, że jeśli zadziałamy na obiekt jaką siłą, to ta siła reakcji jakby partnerująca tej naszej sile, którą my działamy, się pojawi z jakimś opóźnieniem. I jeśli zadziałamy dostatecznie szybko, to ta reakcja nie zdąży się pojawić. Ale to jest absolutnie błędne myślenie. To równanie tutaj opisujące nam trzecią zasadę dynamiki Newtona, jest równaniem uniwersalnym, obowiązującym dla każdej chwili czasu. Więc jeśli sobie wyobrazimy nawet, że. Powiedzmy Chuck Norris chce tutaj rozbić jakąś, tutaj mamy ścianę, jakiś mur i Chuck Norris tutaj chce kopniakiem tę ścianę rozwalić i znając jego możliwości wiemy, że on będzie chciał to zrobić bardzo szybko, bardzo szybkim uderzeniem, ale tak czy siak w momencie kiedy, wyobraźmy sobie to tak, no powiedzmy, że Chuck leci tutaj w kierunku ściany, ale w momencie kiedy tylko zetknie się tutaj ze ścianą, to od razu momencie, kiedy ze strony jego stóp na, na ściany zadziała siła, tak, to jednocześnie, dokładnie w tym samym momencie, zgodnie z tą zasadą, na stopę czeka i on nawet on nie jest w stanie tego uniknąć, zadziała przeciwnie skierowana siła ze strony ściany. To ani talent, ani lata treningu przed tym nie są w stanie go uchronić. <laughs> Także myślenie o opóźnieniu, o tym, że jeśli bardzo szybko zadziałamy, to ta siła reakcji nie zdąży się pojawić, jest błędna, bo to prawo jest w zupełności symetryczne. A teraz jeśli mamy, jeszcze taką uwaga, jeśli mamy trudności z zidentyfikowaniem tego, tej partnerującej siły, która ma się pojawić zgodnie z trzecią zasadą dynamiki Newtona, no to jedynym, co trzeba zrobić, jeśli wiemy, że na przykład właśnie Chuck Norris działa siłą na ściany, no to żeby poznać Tą partnerującą siłę musimy po prostu zamienić, zamienić ze sobą te oznaczenia i wtedy rozszyfrujemy łatwo, że, że siłą partnerującą jest siła, jaką ściana działa na Chucka Norris'a. I tym sposobem dochodzimy do bardzo ogólnego i przydatnego przykładu, który myślę, że jest w stanie wiele wyjaśnić. Mianowicie, powiedzmy tak: na ziemi stoi stół, a na stole leży pudełko. Pudełko spoczywa, nie przyspiesza, i co wiemy? Więc tak, na pudełko po pierwsze działa siła grawitacji równa masie razy przyspieszeniu ziemskiemu w ten sposób, ale ponieważ pudełko spoczywa, nie przyspiesza, leży sobie na stole, no to musi działać jakaś siła równoważąca tę siłę, tak? No i wiemy skąd inąd, że jest to, ponieważ pudełko leży bezpośrednio na stole, stół przeciwdziała spadaniu pudełka, no to wiemy, że ta siła równoważąca tę siłę ciężkości, to jest siła z jaką stół działa na pudełko, tak? Te dwie siły są równe co do wartości i równoważą się, możemy to napisać w ten sposób. Ale czy to tak jest ze względu na trzecią zasadę, dynam trzecią zasadę dynamiki Newtona? Nie. Nie, to jest ze względu na drugą zasadę dynamiki Newtona. Dlaczego nie trzecią? Bo trzecia zasada dynamiki Newtona mówi nam o siłach działających na różne obiekty, a tutaj mamy dwie siły działające na ten sam obiekt. Te siły równoważą się ze względu na drugą zasadę dynamiki Newtona, która nam mówi, że to, że obiekt nie przyspiesza, że przyspieszenie jest zerowe, oznacza, że, muszą, że działające na niego siły muszą się równoważyć. Ta siła, ta siła działająca ze strony stołu, na pudełko nie jest partnerem tej siły grawitacji działającej na pudełko, tak? Zauważmy, że ta siła dzia grawitacji działająca na pudełko to jest tak naprawdę siła, z jaką Ziemia działa na pudełko, tak? Więc jak zidentyfikować siłę, która będzie partnerem tej siły zgodnie z trzecią zasadą dynamiki? Tak jak mówiliśmy, zamieniamy tutaj oznaczenia. Tutaj ziemia działa na pudełko, więc musimy mieć siłę, z jaką pudełko działa na ziemię. I jest to siła pod no, mam przyłożona gdzieś tam w środku ziemi, ale narysujmy ją tutaj. Siła, z jaką pudełko działa na ziemię. Tak, ziemia jest ogromna, a ta siła jest Niewielka, bo równa jedynie ma się pudełka razy przyspieszenie ziemskie. Także ona w żaden sposób nie, nie wpływa na ruch Ziemi. To jest to, o czym mówiliśmy tutaj w przykładzie z planetą i z gwiazdą. Tym niemniej jest, i to jest właśnie tutaj na, tym samym kolorem. Będziemy oznaczać partnerów z trzeciej zasady dynamiki, żeby nam było wygodniej. I to się zgadza. Są równe co do wartości, mają przeciwne zwroty. I działają na różne obiekty, działają na siebie nawzajem. Ziemia działa na pudełko, a pudełko działa na ziemię. To co będzie partnerem w takim razie tej siły, z jaką stół działa na pudełko? No, oczywiście siła nacisku, pudełka na stół. Tak, znowu zamieniamy. Tak, pudełko działa na stół. I tutaj tymi samymi kolorami oznaczeni są partnerzy z trzeciej zasady dynamiki Newtona. I teraz tutaj, akurat to równanie, ono jest prawdziwe tylko dlatego, że pudełko nie przyspiesza. Gdybyśmy mieli, powiedzmy, całość, całość tutaj to wszystko, mielibyśmy w przyspieszającej windzie, tak, z jakimś tam przyspieszeniem a, no to wtedy już to, to by nie obowiązywało. Wtedy już siła, suma sił działających na pudełko, musiała być równa. Ma się pudełka razy razy to przyspieszenie, a, a wobec tego ta siła działająca do góry, z jaką stół by działał na pudełku, musiała być większa niż, niż ta siła tutaj zwrócona do dół. Także partnerzy. Z trzeciej zasady dynamiki Newtona są równi co do wartości zawsze, natomiast działają na różne obiekty. Może być tak, że na jeden obiekt działają dwie siły, które się równoważą, ale wtedy absolutnie nie wynika to z trzeciej zasady dynamiki, lecz ewentualnie z drugiej, która mówi nam, że dla obiektów, które nie przyspieszają, to właśnie tak będzie. Tak i tutaj właśnie te siły mogą wyglądać na pierwszy rzut oka, jak partnerzy trzeciej zasady dynamiki Newtona, ale to nie zawsze tak jest. W tym wypadku tutaj akurat tak nie będzie. To jest koniec tego przykładu. Natomiast teraz jeszcze szybciutko sobie podsumujemy to, co powiedzieliśmy, te pary sił partnerujące sobie w tym w trzeciej zasadzie dynamiki Newtona nie znoszą się nigdy, nie redukują się do zera, nie sumują się do zera, dlatego że działają na różne obiekty. To powiedzieliśmy, działają na różne ciała, więc to nie mogą się znosić. Żeby dwie siły się znosiły, muszą działać na to samo ciało. że te dwie siły będą zawsze równe co do wartości, nawet jeśli między ciałami jakie ze sobą oddziałują, jest jakaś wielka dysproporcja. Nawet jeśli jedno ciało jest dużo, dużo większe od drugiego i sobie wyobrażamy tak intuicyjnie, że powinny. No, działać z większą siłą na mniejsze ciało niż mniejsze na większe, to nigdy tak nie jest. Zawsze te siły są równe co do wartości, ale po prostu rezultaty działania tych sił mogą być różne, mogą być zupełnie różne właśnie ze względu na dysproporcje między tymi ciałami. Co jeszcze jest ważne, to to, że ta siła, siła reakcji pojawia się bez opóźnienia, pojawia się na, natychmiast, fundamentalnie po prostu towarzyszy. Oddziaływaniu między dwoma ciałami, po prostu takie oddziaływanie dwóch ciał jest symetryczne. Czyli jeśli jedno ciało działa na drugie, to jednocześnie drugie działa na pierwsze i to jest po prostu nierozerwalnie związane z oddziaływaniem dwóch ciał ze sobą. Ale tutaj jeszcze w tym ostatnim przykładzie zobaczyliśmy, że czasem możemy dać się zmylić. Niektóre siły, pary sił będą wyglądały na pierwszy rzut oka jak partnerzy z trzeciej zasady dynamiki Newtona, ale tak naprawdę będą to równe co do wartości znoszące się siły działające na ten sam obiekt, a nie partnerzy z trzeciej zasady dynamiki. Także na to trzeba uważać.